Małgorzata Parys, witam Państwa serdecznie w programie Gość Dnia. Dziś moimi gośćmi są pan Marcin Lisowski, prezes Towarzystwa Aktywności Kulturalnej w Jaworze. Witam serdecznie. Oraz Piotr Kądziołka, organizacja Zamek Nadaje. Witam. Dzień dobry. Przed nami 7. edycja Wegetariady. Dziś porozmawiamy o tym wyjątkowym przedsięwzięciu. Jest to już 7. edycja, więc można powiedzieć, że cieszy się coraz większą popularnością i jest to też dla Was sukces jako organizatorów. Tak, tak. Jest to 7. edycja Wegetariady. Z roku na rok impreza się rozrasta. Coraz więcej osób jest zaangażowanych w tę imprezę. Tak naprawdę impreza początkowo była małym spotkaniem przyjaciół. Spotkaliśmy się, żeby wspólnie posiedzieć, pobyć razem, pograć. Bo wiele osób z nas to muzycy, to artyści. Przygotowaliśmy do tego wegańską i wegetariańską ucztę, ponieważ u nas w Jaworze już od dawna jest taka tradycja, że wiele osób przychodzi na dietę wegetariańską i zrobiliśmy sobie taki mały piknik, można powiedzieć dla siebie, ale byliśmy otwarci dla ludzi, dla przechodniów, którzy chcieli uczestniczyć i tak to się stało, że coraz więcej osób tu przychodziło do nas, coraz więcej osób chciało się zaangażować w tę ideę, więc z małego spotkania lokalnego przerodziło się to w coraz większy festiwal, jeden z większych festiwali tego typu w Polsce, ponieważ tych festiwali jest coraz więcej, ale Wegetariada jest jedyna w swoim rodzaju, ponieważ łączymy oprócz pysznego jedzenia, pyszności wegańskich i wegetariańskich, dodajemy do tego sztukę. Jest dużo muzyki, jest dużo sztuk plastycznych, jest poezja, także naprawdę oprócz pysznego jedzenia jest też dużo, dużo kulturalnych inicjatyw. Można powiedzieć, że jest to... Wegetarianizm jest coraz bardziej modny i bardziej popularny, ale jednak to nietypowe, że Jawor, taka dosyć mała miejscowość, jest tak zweganizowana i jest tylu tam wegetarian. To jest wspaniałe. Tak, tak. Tak naprawdę już wiele lat temu mieliśmy fundację, w której gotowaliśmy dla szkół. Gotowaliśmy dla szkół, można było zrobić tam służbę wojskową w tej fundacji i wiele osób, artystów właśnie, tam gotowało i rozprzestrzenialiśmy to jedzenie po całym Jaworze i nie tylko. To wynika też z tego, że w Jaworze właśnie działa prężnie samoorganizacja artystyczna, gdzie działają artyści, którzy właśnie przeszli na tą dietę wegetariańską, podłapali tę ideę. Ideę, która mówi o tym, żeby dbać o zwierzęta, żeby świadomie zwracać się do zwierząt, żeby obdarzać je uczuciami, bo tak jak wiemy, my wszyscy kochamy zwierzęta, kochamy nasze pieski, kochamy nasze kotki i tak naprawdę też często zwracamy się do innych zwierząt pewnym uczuciem, pewnym poszanowaniem. Idąc tą drogą, dostajemy refleksji, zastanawiamy się nad tym, jacy chcemy być wobec zwierząt, jaka jest nasza postawa wobec zwierząt, a że w Jaworze dużo się myśli, dużo tych refleksji jest, to wiele osób postanowiło, że tak powiem, swoje myślenie przekuć w działanie. Mm-hmm. No niestety często się mówi, że kochamy zwierzęta, ale najczęściej są to psy, koty, te udomowione zwierzaki. Niestety jednak mamy inne podejście do zwierząt hodowlanych i jak wygląda świadomość obecnie w Polsce na ten temat? Czy też Waszą ideą jest szerzenie tej świadomości? Oczywiście. Jest to jedna z głównych idei wegetariady, czyli jakby szerzenie świadomości tego, jaka jest sytuacja zwierząt hodowlanych i jaka jest nasza odpowiedź na to. I widzimy, że ta świadomość się zmienia. My od dawna badamy jakby tę płaszczyznę i robiliśmy też sądy uliczne i widzieliśmy w tych sądach, że ludzie, że ludzkie uczucia wobec zwierząt są bardzo dobre, że ludzie naprawdę szanują nawet zwierzęta hodowlane. Opowiadają historie, jak ktoś miał krowy, ktoś miał kozy. Jednak czasami nie zastanawiają się nad tym, że te zwierzęta też mają uczucia, że jakby potrawy, które są im dostarczane z hipermarketów, to tak naprawdę te zwierzęta, prawda? To te zwierzęta są od nas daleko oddalone, dostajemy gotowe produkty i tutaj nie ma czasu na myślenie. We współczesnej cywilizacji też mało jest czasu na myślenie, wszyscy dosyć mocno pędzą, to całe życie dosyć szybko biegnie, zwłaszcza w dużych miastach współczesna kultura tak wygląda i ludzie nie mają czasu, żeby się zastanawiać, a czy niektórzy mają, niektórzy nie mają, ale coraz bardziej się zastanawiają nad tym, co jedzą, jak to działa na nich organizm. Właśnie to też jest bardzo ważne i o tym też mówimy, że promujemy zdrowy styl życia. I właśnie w Polsce coraz więcej osób zwraca uwagę na to, co je, jak je, jaki tryb życia prowadzi, czy jest to tryb życia, gdzie jest sporo sportu, jest sporo aktywności fizycznej. I my staramy się promować właśnie taki zdrowy styl życia, który jest taką odpowiedzią
na współczesne choroby cywilizacyjne, osoby aktywne, osoby, które są aktywne sportowo, które myślą o tym, jak się odżywiają, jak żyją, no, dużo rzadziej zapadają na wiele, wiele różnych chorób, mają więcej energii w sobie i dzięki temu dzielą się tą energią z innymi ludźmi. Wiadomo, że właśnie przez to, że dbamy o siebie, to mamy dużo energii, żeby działać i dawać tę kulturę, podawać ją dalej. Ale to też widać po sobie wegetariadzie, bo za każdym razem staramy się, zawsze zapraszamy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, oddział właśnie w Jaworze, zawsze się wystawiają. Oprócz tej wegetariady też współpracujemy z nimi, tak? Czyli czasami robimy jakieś jarmarki charytatywne, zbieramy jakieś różne rzeczy, stoimy na rynku, tak? Sprzedajemy różne produkty i wszystkie te pieniądze potem rzucamy do puszeczki, ewentualnie przy innych inicjatywach artystycznych, nie tylko wegetariada, te zawsze udostępniamy taką możliwość, żeby TOS mógł sobie wystawić naszą swoją puszeczkę, żeby te pieniądze pozbierać. Także pomagamy. To nie jest tylko słowa idea, ale także taka już fizyczna pomoc też. Angażujecie się w 100%. Tak. Jeszcze niedawno można było usłyszeć mit na temat tego, że wegetarianie są przecież słabi, mają anemię, gdzie to można w ogóle wiązać ze sportem, a zupełnie ta świadomość chyba rośnie. I jak widać, mamy dużo sportowców na diecie wegetariańskiej czy nawet wegańskiej, na przykład ultramaratończyk Scott Jurek, więc jednak można. Tak, dokładnie. Te wyniki sportowe właśnie potwierdzają to i dużo organizacji prozwierzęcych właśnie, które pokazuje to i walczy z tymi mitami, właśnie współpracuje z różnymi sportowcami, którzy pokazują, że ta dieta wręcz sprzyja osiąganiu dobrych wyników. W niektórych rodzajach sportu ta dieta pomaga zwiększyć jakby wydolność organizmu, dokładnie. Także no, tak jak pani mówi, jest to mit, prawda? Tak. Osoby, które nie jedzą mięsa, mają mniej siły, mniej energii, naprawdę wystarczy spróbować ograniczyć nawet spożycie mięsa w swojej diecie i naprawdę widać tego rezultaty. Mamy więcej energii, jesteśmy... Po samej wegetariacji widać, tak, oczywiście, tak. Że mamy więcej energii, ale tutaj ważną rzecz chciałbym zaznaczyć, że nie chodzi nam o to, żeby ludzie, którzy jedzą mięso, my ich napiętnujemy jak najbardziej. Nie o to chodzi. Nie. My po prostu pokazujemy, że można troszeczkę bardziej jeść świadomie, tak? Bo i że te dania mogą być naprawdę pyszne, tak, i przypominające oczywiście, smak mięsa. Oczywiście, że tak, bo tutaj na przykład, jeżeli ktoś przechodziłby na taką wegańską albo wegetariańską, oczywiście to jest tryb żywienia zupełnie inny, troszeczkę z pewnych rzeczy trzeba rezygnować, można jakieś zamienniki znaleźć, tak, na przykład kotlet sojowy, ale do tego zaczyna się dobierać coraz więcej smaków, tak? I jestem przekonany, że każda osoba, która przechodziłaby na taką dietę, coraz bardziej szukałaby właśnie tych smaków, właśnie tych wegańskich, na pewno dużo warzyw. Nie wszystkie smaki się zna. Wiele osób właśnie nie wie, że dieta wegańska jest tak bogata w różne smaki i my właśnie w ten sposób chcemy ludzi zachęcić do właśnie tej diety poprzez różne pyszności. I tak w tym roku na wegetariacie będzie bardzo dużo różnych wystawców, którzy będą oferowali... Jeszcze więcej niż poprzednio. Tak, jeszcze więcej niż, którzy będą oferowali pełną paletę różnych smaków i będą degustacje, będzie można oczywiście kupić jakieś potrawy i każdy, kto spróbuje tych potraw, no, przekona się, że dieta wegańska i dieta wegetariańska to jest bardzo dużo różnorodności, paleta różnych smaków, naprawdę. Ja osobiście, przechodząc na dietę wegańską, urozmaiciłem swój jadłospis, że tak powiem, i jem lepiej i bardziej różnorodnie. Naprawdę warto spróbować. Można po prostu tyle przepisów, zresztą będą też pokazy gotowania, będzie dużo informacji, jak przygotować takie potrawy, jak zbudować swoją dietę, żeby właśnie nie wyłączyć pewnych składników, które są bardzo ważne dla organizmu, bo dieta wegańska czy wegetariańska to też jakby troszeczkę wymaga więcej zaangażowania, żebyśmy nie zrezygnowali z pewnych składników, które są potrzebne dla organizmu, dla organizmu człowieka, ale te składniki zawarte są w roślinach, warzywach, zbożach, orzechach, naprawdę bez problemu możemy te wszystkie wartościowe składniki, które potrzebne są do dobrego funkcjonowania organizmu, oczywiście. Czyli ta impreza nie jest tylko dla wegetarian czy wegan, ale również dla każdego, kto chciałby przyjść, oczywiście. I też fajnie spędzić czas. Przejdźmy teraz do atrakcji, jakie czekają na mieszkańców Jawora i całego naszego regionu. Znaczy, zaczynamy w samo południe. O godzinie 12 już jesteśmy przygotowani, czekamy przede wszystkim czekamy na rodziców z dziećmi, bo to zacznie się, tak jak Marcin wspomniał wcześniej, taka idea też była początkowa, że to ma być po prostu rodzinne, fajne spotkanie, fajny piknik,
dobrze zjeść, ale przy okazji właśnie będzie też można spędzić troszeczkę czasu, powiedzmy, na kulinariach, a dzieci wysłać na malowanie buziek. To są takie rzeczy, które zajmą dzieci. Tak, bardzo dużo pracy dla dzieci. Tak, animacje na pewno... dla dzieci, warsztaty recyklingowe i warsztaty dziergania, tak? Tak, tak, tak. Kochane miasteczko. Tak, na pewno. Miasteczko, zoo z balonów, będą bańki, mydlane twarzy, będą przedstawienia teatralne, będzie teatr Awatar z Legnicy, no naprawdę mnóstwo różnych artystycznych inicjatyw. Dla maluchów. W tym roku też tak troszeczkę i dla rodziców przygotowaliśmy się. To w tym roku będzie pierwszy raz. Myślę, że to za rok jak najbardziej się to rozwinie, ale przygotowaliśmy takie osłony, też zamek nadaje, takie własne stoisko, gdzie będzie można przyjść, ewentualnie z własną koszulką, albo sobie kupić ją u nas i zrobić sobie koszulkę. Według własnego projektu? Tak, znaczy projektu akurat nie własnego, chociaż takie projekty możemy przygotować w przyszłości, ale mamy już przygotowane Wege World, prawda, czy inne koszulki promujące ten styl. Będzie też ścianka z jaworowską wegetariadą, na której będzie można sobie zrobić zdjęcie, a potem na miejscu zdjęcie będzie wydrukowane, jest, ktoś może po prostu wyjechać sobie już z fajnym prezentem dla siebie do domu. Będzie też, co jest teraz bardzo popularne, będą też takie stoisko z grami wirtualnymi, gdzie będzie można założyć sobie te gogle i na przykład ponurkować w oceanie, tak? To jest w 3D wszystko, świetna sprawa. Także na same to już polecamy, żeby być. A oczywiście po od 15:30 zdaje się, już zaczyna się taka strawa dla duszy, dla ucha. Tutaj tak, naprawdę. Muzyka, wibracje będą rozchodziły się po parku, bo impreza jest w parku, w pięknej zielonej przestrzeni. Mamy fajne, wspaniałe zespoły, które będą wibrowały w tej przestrzeni zielonej, bo oczywiście muzyka jest bardzo ważna na wegetariadzie. Dbamy o to, żeby część warsztatowa i artystyczna przed koncertami była jak najbardziej atrakcyjna dla ludzi w różnym wieku, ale staramy też mocno na muzykę. I tutaj w tym roku mamy świetne zespoły. Dużo zespołów z Wrocławia, bo staramy się też promować naszych lokalnych artystów. I tutaj Ina Maka, Fat Pipe, Afro Tuba. To są typowo już tutaj takie dolnośląskie zespoły. Zależy nam właśnie na tym, żeby promować dolnośląskich artystów, młodych artystów. Będziemy też mieli Damiana Sejonfama. Świetny zespół, świetny chłopak właśnie. Też promuje ten, i śpiewa o tym, promuje ten zdrowy styl życia, tą tolerancję, szacunek dla ludzi, ale też szacunek dla zwierząt, prawda? Żebyśmy dbali o te zwierzęta. Jesteśmy troszeczkę wyżej nad nimi, więc powinniśmy się nimi zaopiekować. Radykalna Wieś, nowy projekt z Jawora, świetny projekt. Nowy muzyczny projekt właśnie z zamku, bo tam działa nasza samoorganizacja artystyczna i tam jest bardzo dużo zespołów i artystów jaworskich, nie tylko jaworskich, którzy przyjeżdżają do nas z całej Polski. Zaraz po tym Gaga Zielone Żabki, 30-lecie zespołu Gaga Zielone Żabki, też taka punkowa legenda z Jawora. Szykują specjalny akustyczny set razem, a razem z nimi goście, także naprawdę będzie się działo. No i Don Guralesco, artysta, który już miał kiedyś do nas zawitać, nie udało się, ale w tym roku staraliśmy się mocno, żeby go sprowadzić, bo dużo osób z Jawora, dużo młodzieży jaworskiej, bardzo zależało im, żeby ten artysta u nas wystąpił. No i oczywiście Jalo w Sound System, warszawski Sound System przyjeżdża do nas, żeby taką sesję dubową na nasze uszy założyć te wibracje, żeby będą wibrować akurat w pomieszczeniu, w środku ta scena sound systemowa będzie dostępna od 18 do 2 w nocy, także muzycznie, no jak zawsze, na bardzo, bardzo wysokim poziomie. W takim razie na sam koniec powiedzmy, gdzie dokładnie odbędzie się tegoroczna 7. edycja Wegetariady? Jawor? Tak, Jawor, Park Miejski przy Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa. I oczywiście zapraszamy i obiecujemy na pewno, że nikt głodny stamtąd nie wyjdzie. Tak, nikt głodny. Wszystkich zgłodniałych, pozytywnych wibracji i pyszności, wegańskich, wegetariańskich pyszności zapraszamy. Na pewno będziecie zadowoleni i będziecie wracać do Jawora. Tak, godzina 12, startujemy. W takim razie ja dziękuję za rozmowę. Oczywiście zapraszamy już jutro od godziny 10 do Jawora. I dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy. Dziękujemy.